Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy, tak, zgadza się, wiem, kolejny odcinek szkoły. Ale to jest odcinek szkoły, który prawdopodobnie był najczęściej polecany przez moich widzów. Dosłownie w ciągu ostatnich 2 dni dostałem chyba z 50 wiadomości polecających ten konkretny odcinek, więc niech wam będzie, oglądamy go! Ale zanim zaczniemy, oczywiście jak zawsze proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście mojego Instagrama. No i teraz możemy oglądać. A nie, czekajcie, czekajcie, chwila, stop! Jeszcze mam teraz TikToka, zgadza się, na TikToka teraz też wrzucam. Ja TikToka w sumie od dawna posiadałem, ale nie używałem tej aplikacji, no bo się bałem troszeczkę, że mnie Chińczycy będą śledzić i tak dalej, plus trochę pluję na TikToka. No ale w pewnym momencie ogarnąłem, że jednak TikTok jest bardzo fajnym sposobem promocji mojego kanału na YouTube i tak dalej, więc zacząłem tam wrzucać streszczenia odcinków, takie najlepsze momenty z konkretnych odcinków na kanale Lakarnum. I powiem wam, że jak teraz zainstalowałem znowu TikToka, zacząłem przeglądać go znowu, nie zdawałem sobie sprawy z tego, w jakiej ja bańce żyję. Ja żyję w bańce, w której sądziłem, że ludzie są mądrzy. Po używaniu przez kilka dni TikToka stwierdzam, że ludzie nie są mądrzy, o Jezus Maria, nie. Dobra, ale o czym to ja? A tak, wejdźcie na mojego TikToka, nazywa się lakarnum.pl, serdecznie wam polecam. No i teraz już przejdźcie do oglądania. Zapraszam. Spadaj! Dawid. 18-letni Dawid Olech to bardzo agresywny uczeń. Chłopak ciągle sprawia problemy i wdaje się w bójki z innymi uczniami. Oj, tam od razu agresywny, bo bije koleżanki. Ja bym powiedział, jak zresztą w każdej polskiej szkole, zdolny, ale leniwy. Ten moment, gdy już nauczycielom tak bardzo nie zależy, że dosłownie każdego ucznia zaczynają określać zdolny, ale leniwy. I dla waszej informacji mogę powiedzieć, że u mnie w szkole to trochę inaczej wyglądało, szczególnie w moim przypadku, bo w moim przypadku to było raczej debil, ale debil. Wielokrotnie obiecywał poprawę, ale nie dotrzymał słowa. Tym razem dotkliwie pobił młodszą koleżankę. I dlaczego się ktokolwiek dziwi, że ten chłopak nie dotrzymał słowa, skoro w tej szkole nie ma żadnych kar? Dosłownie, obejrzyjcie sobie jakikolwiek mój poprzedni odcinek. Ludzie giną, podpalają się, handlują narkotykami. Co dostają w zamian? No wiesz, no uwagę w dzienniczku, no nie mordo, wystarczy tyle, no nie bez przesady, no nie? Niech ma zobaczyć, jak kłam. Dawid. Wykręcił mi ręce, a później mnie pobił. Proszę pana, on jest psychiczny. To nie są żadne dowody. Odsuń się od niej. Tu nie są żadne dowody. I w tym samym momencie Dawid łapie za rękę tą dziewczynę i jego dłoń idealnie dopasowuje się do śladu dłoni na jej ręce. Nikt mnie nie widział. Każdy mógł ją pobić. Każdy mógł ją pobić. A to, że ja to zrobiłem, to co z tego? Nic na mnie nie macie. Dawid. Parę tygodni temu dałem ci ostatnią szansę poprawy. Ostrzegałem cię, że jeżeli nie zmienisz swojego postępowania, wylecisz ze szkoły, ale nie potraktowałeś tego. Nie może mnie pan wyrzucić. Tak? Tak, to pat teraz! Za karę poukładasz książki w bibliotece. Tylko nie zapomnij, proszę, wstawić Biblii do działu science fiction. Nie śmiejcie się, dosłownie szkolne kary za morderstwo tak wyglądają w tym programie. Zobaczymy. Zabiję cię, kretyno! Nie pogarszaj swojej sytuacji. Bo co mi pan jeszcze zrobi? Jeszcze jedno słowo i dzwonię na policję. Policję. I całą tę szkołę. Łącz się z panem. Ło, Dawid, ty też tak umiesz? Ja naprawdę myślałem, że jestem jedyną osobą na świecie, która tak potrafi. Od tej pory masz zakaz wstępu na teren szkoły, zrozumiałeś? Dawid to nie głupi chłopak. Mógłby wiele osiągnąć, gdyby zechciał pracować nad swoją agresją. A, jest, jest! Zdolny, ale leniwy! Niestety uczniowie i nauczyciele wciąż się na niego skarżą. A teraz doszło jeszcze pobicie koleżanki. Nie pozwolę, żeby ten chłopak terroryzował naszą szkołę. Dobrze, to pokazało tej ławce! A! Licealista nie panuje nad swoim zachowaniem. Jest wściekły na dyrektora za to, że ten wyrzucił go ze szkoły. Tak, ten gość też dobrze! Języki debil. 18-latek chce zemścić się na nim i dlatego zamierza zdemolować jego samochód. Czy on właśnie próbował dłonią wybić szybę, czy co? Zwariowałeś? To samochód dyrektora! Stolpy! Wszystko powiem! Zamknij się, bo ciebie też skopię. Co? Chcesz oberwać? E? Nieoczekiwanie przed szkołą dochodzi do wypadku. Nieznany kierowca potrącił Marcina Kosińskiego, ucznia 3. klasy liceum. Jedynym świadkiem tego, co się stało, jest Dawid Olech. Ty, Marcin, wstawaj, nie umieraj! Piątaka jesteś mi winien! Kosiński, nie udawaj. Wstawaj, ej! Co tu się stało? Ja nie wiem, jakiś debil go potrącił. Co, samochód, tak? Tak. Marcin? No to tak stoisz, dzwoń pogotowie. Dawid Olech nie przejmuje się potrąconym kolegą. Zabiera z miejsca wypadku zakrwawioną czapkę poszkodowanego chłopaka, bo chce ją wykorzystać, żeby wrobić dyrektora w potrącenie Marcina Kosińskiego. Muszę powiedzieć, że dopiero początek odcinka, ale już jestem absolutnie zafascynowany postacią Dawida, bo jego kolega leży na ziemi w agonii, a ten zamiast mu pomóc, co robi? No tutaj kolega leży na ziemi, wszędzie mnóstwo krwi, tutaj obok niego kawałek mózgu leży. Jak ja to mogę wykorzystać dla moich celów? Tak, ale co ja mam Daj ten telefon. Halo?
Tu Andrzej Lesicki z zespołu szkół przy ulicy Sudeckiej. Samochód potrącił ucznia. Oddycha, ale jest nieprzytomny. Ma ranę głowy, no. Dobra, czekamy. Wyżysz stary, Lesicki. Ale widziałeś, jaki to był samochód? Nie, że co mnie to obchodzi? Ja dziękuję. Co się stało, Marcin? Nie, to co mu jest? Ślepy jesteś. Ale cieplutko mu będzie, tak pan nauczyciel go przykrył, już wszystko jest w porządku. Dobrze tak Kosińskiemu, nie żal mi go. Ale już bardziej nie znoszę naszego dyra. Ten dupek szukał tylko okazji, żeby mnie wypieprzyć ze szkoły. Ale ja się tak nie dam. Wrobi go w cały ten wypadek i zobaczymy, kto będzie górą. Podobno jedną z takich najbardziej charakterystycznych cech psychopatów lub ewentualnie nawet seryjnych morderców jest absolutny, stuprocentowy brak empatii, który ewidentnie widzimy u Dawida. Więc ja zaczynam się obawiać, w którą stronę pójdzie ten odcinek. Uczniowie wraz z nauczycielem są bardzo przejęci wypadkiem. Jednak Dawid Olech nie zwraca uwagi na rannego chłopaka i myśli tylko, jak wykorzystać tą sytuację, żeby zemścić się na dyrektorze. Licealista z powodu swojego agresywnego zachowania nie jest lubiany przez uczniów i teraz kolejny raz prowokuje kolegów Marcina. I co jest? Coś ty powiedział? Zważ na słowa, frajerze! Zostaw siły! Mateusz, dajcie spokój, wracajcie do szkoły. Szkoda sił na takiego lamusa. Kto to walił Marcinowi? Lamusa? Coś ty powiedział? To, co słyszałem. Idź stąd, bo na pewno to była twoja też zasługa. Panowie, ja jestem absolutnym, stuprocentowym przeciwnikiem jakiejkolwiek formy przemocy. Jednakże, no, kiedy się trafi taka okazja, że karetka już jest na miejscu? No, lepiej się teraz pobić, niż później, gdy karetki już nie będzie, prawda? This is big brain time. Ciebie rodzice nie chcieli. Alek, Mateusz, do szkoły idziemy. Pana szkoła powiadomiła rodziców chłopaka? Tak, zaraz do nich zadzwonię. Pozbieraj się. A jeszcze z dyrektorem porozmawiam. Prosiłem was, przestań filmować, dobrze? Możecie iść do szkoły? Dobra, trzymaj się. Wyliżesz się, chłopie. Stary, wyjdziesz tu, spokojnie. Wszystkie dziewczyny w tej szkole mnie kochają i każda chce się ze mną całować. Nie wiem, co właśnie oglądam, ale wydaje mi się, że jakiś prequel historii Andrew Tate'a. Dawid Olech jest wściekły i chce zemścić się na dyrektorze za to, że ten skreślił go z listy uczniów. Chłopak postanowił, że wrobi go w wypadek, do jakiego doszło przed szkołą. W tym celu zamierza tak uszkodzić auto dyrektora, by wyglądało, że to on potrącił Marcina Kosińskiego. A skąd się wziąłeś? No, zaraz szlugach cię. Uuu, czyli masz papieroski, no to wyskakuj. Ja, dyro mnie wywalił ze szkoły. Co ty gadasz? Jak to wygląda? No, jakby ktoś mu rozwalił samochód. Jakby, no nie mogę się nie zgodzić. Przecież to będzie... Co ty robisz, cię? Już nie twoje ręki! Jesteś normalny! Dawid, ty chociaż ten nóż umyłeś, czy coś? Nie no, stary, po co myć? Leżał na ziemi, wygląda na czysty, jest okej. Okay. Wiesz co? A teraz? Wygląda, jakby drogę kogoś potrącił? Ja spadam. Nie, no poczekaj. Co poczekaj, jest? Pomożesz mi. Dawid, owszem, ty potrzebujesz pomocy, ale nie kolegi z klasy, ale lekarza. I to nie jednego, tylko wielu lekarzy. Bo jeden sobie nie poradzi z tymi wszystkimi chorobami, które właśnie zdobyłeś. Co? Weź. Podrzucisz to dyrowi. Co to dobra? Jest? Nie ma takiej opcji. No masz, stary, ej. Nie będę się w to bawił. Weź. Zostaw mnie. Nie podrzucę tego nikomu. Pomożesz mi, albo cię potnę. Co? Czy? Zaczynam rozumieć, dlaczego mógł zostać wyrzucony ze szkoły, no. Ty jesteś naprawdę jakiś nienormalny. Auto... No weź schowaj ten nóż, człowieku! Podnę cię, rozumiesz? Odwal się ode mnie, psycholu! Komuś o tym powiesz, to cię zabiję! Naprawdę rewelacyjny pomysł, Dawid! Gdyby wokół tej szkoły, jak wokół zresztą każdej szkoły w Polsce, nie było tysiąca kamer monitoringu. Dawid, pomimo zakazu dyrektora, wraca do szkoły. Nastolatek udaje, że jest mu przykro i że chce prosić o kolejną szansę poprawy swojego zachowania. Tak naprawdę chłopak zamierza wykorzystać okazję i podrzucić dyrektorowi zakrwawioną czapkę, którą zabrał z miejsca wypadku. Ja naprawdę się uspokoiłem i chcę przeprosić. Dawid, tym razem przeprosiny nie wystarczą. Tym razem musisz pomóc w szkolnej stołówce, to jest kara! Niech pan idzie po tą dziewczynkę. Ja ją ładnie przeproszę i będzie po sprawie. Dawid. Przepraszam bardzo, dodzwoniłam się w końcu do szpitala w sprawie Marcina, ale ordynator koniecznie chce z tobą porozmawiać. Dobrze, przykro mi Dawid, ale nie mogę dać ci kolejnej szansy, idź już. Idę. Halo? Dzień dobry panie ordynatorze. Tak, ogromnie martwię się o Marcina. Rozumiem, a dlaczego? To niedobrze. A kręgosłup? Oho, dobrze panie doktorze, a jak kręgosłup? Kręgosłup? No właśnie mamy problem, bo chyba gdzieś na miejscu wypadku został i trzeba go zabrać. Tak. To świetnie. Tak, oczywiście, bądźmy w kontakcie. Dziękuję. No i co? Cały czas jest nieprzytomny, ale lekarze są dobrej myśli. Wiesz, na szczęście kręgosłup i z głową wszystko jest w porządku. Mają nadzieję, że odzyska przytomność w ciągu doby. Oby. Dawid, a co ty tu jeszcze robisz? Ja naprawdę chcę pogadać. Dawid, natychmiast opuść szkołę. Powiedziałem ci, że nie mamy o czym rozmawiać.
Ja bym jeszcze porozmawiał. Dawid, dostałeś szansę i ją zlekceważyłeś. I ostrzegam cię. Bo co, bo uprzykrzam życie innym uczniom i ich bije? To złe jest? To proszę pana. I najlepsze, że w swojej głowie Dawid tak to prawdopodobnie tłumaczy, że to jest nieważne, co to jest, zwykła zabawa. To grożenie pocięciem innego ucia to też zabawa. I tak by the way, jeżeli troszeczkę cofnę filmik, to widać młodego Pawełka w tle. Młody Pawełku, przetrwaj to gimnazjum, dasz radę. Jesteś zwycięzcą. Będzie jeszcze lepiej, nie dużo lepiej, ale troszkę lepiej będzie, mordo. Że jeżeli w ten sposób będziesz postępował, to całe życie będziesz miał kłopoty. I posłuchaj, jeżeli jeszcze raz zobaczę cię na terenie szkoły, wzywam policję i to nie są żarty. I wyjdź stąd natychmiast. Jeszcze pan tego pożałuje. Opuść. Co ty mówisz? Nic, nic. Opuść szkołę. Gnój. Chłopak jest zadowolony, że udało mu się podrzucić zakrwawioną czapkę do kieszeni płaszcza dyrektora. Ciągle jest na niego wściekły, ale teraz jest już pewien, że w ten sposób wrobi go w potrącenie Marcina Kosińskiego. Halo? Dzień dobry, mam informację w sprawie wypadku. Tak, tego wypadku przy ulicy Sudeckiej przed szkołą. Wiem, kto potrącił tego chłopaka. To był nasz dyrektor, Stanisław Chlebowski. Sprawdźcie jego gabinet. A właściwie to nie gabinet, tylko płaszcz i samochód. I absolutnie nie jest podejrzane to, że Dawid posiada informację, gdzie dokładnie znajduje się dowód obciążający. Ja pierdzielę, Dawid, tu się puknij, kurde, tu się puknij. Może jakbyś skończył tą szkołę i cię nie wywalili, byłbyś trochę mądrzejszy. Chociaż wątpię. Tak, wszystko widziałem. Nie, wolałbym pozostać anonimowy. Nie wiem, co Dawid kombinuje, ale nie wierzę w jego skruchę. Może rzeczywiście miał nadzieję, że się nabiorę i pozwolę mu wrócić do szkoły. Nie tym razem. Muszę dbać o bezpieczeństwo innych uczniów. A Dawid miał już swoją szansę i ją zmarnował. Dyro cwaniakuje, ale już niedługo. Mam zajebiste dowody na to, że to on potrącił Marcina. Dyro się z tego nie wywinie. Może nawet pójdzie siedzieć, frajer. Spójrz tam, Dawid, za siebie, to jesteś ty. Do szkoły przyjeżdża policja. To Dawid Olech anonimowo złożył doniesienie na dyrektora, oskarżając go o potrącenie jednego z uczniów. Tymczasem dyrektor myśli, że policjanci mają informacje na temat sprawcy wypadku. Przepraszam bardzo, jestem o coś podejrzany? Mamy informację, z której wynika, że w pana gabinecie mogą znajdować się dowody w sprawie potrącenia Marcina Kosińskiego. Konkretnie w pana płaszczu w lewej przedniej kieszeni. Konkretnie w pana płaszczu w lewej przedniej kieszeni. Skąd to wiemy? Proszę nie pytać, nie, proszę nie. A panowie, to jakiś absurd. Spokojnie, słuchaj, przeszukaj biurko. Mogę? Proszę bardzo, nie mam nic do ukrycia. A proszę mi powiedzieć, gdzie jest pana płaszcz? Na wieszaku w sekretariacie. Proszę mi go pokazać. Proszę bardzo, to ten. To ten, tak? Czy ja mogę go sprawdzić, przeszukać? Tak, oczywiście. Mamy pewne poszlaki, wie pan, i chcielibyśmy je na spokojnie zweryfikować, ale proszę się nie denerwować, to jeszcze o niczym nie świadczy. Mamy pewne poszlaki. Przypomnę tylko, ci policjanci wchodzą do tej szkoły, musieli przejść obok auta dyrektora, które ma wybitą szybę i na którym jest krew. Ale tak, mamy pewne poszlaki, tak, podejrzenia delikatne, no wie pan, tak przeczuwamy coś. Czy przyjechał pan do pracy samochodem? Tak, przyjechałem samochodem. To pana czapka? Nie, to nie jest moja czapka, w ogóle nie wiem skąd się tutaj wzięła. Czy to są ślady krwi? Skąd ja mam to wiedzieć, panowie, na litość boską. Słuchaj, dawaj, zabezpieczymy dla techników. Zabezpiecz, proszę. Proszę nas zaprowadzić do samochodu. I ta pani wicedyrektor, gdy wchodzi do pokoju nauczycielskiego, widzi nauczycieli, którzy skuwają dyrektora i wie już, że właśnie awansowała. Co się stało? Dokument. Zdaje się, że jestem oskarżony o potrącenie Marcina Kosińskiego. Co takiego? Panie dyrektorze, zapraszamy do samochodu. Proszę ze mną. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Nie wiem, dlaczego policja podejrzewa naszego dyrektora o potrącenie Marcina Kosińskiego. To znaczy, dlaczego go podejrzewa, to ja wiem. To jest dyrektor w szkole publicznej. On prawdopodobnie nienawidzi dzieci. Jestem pewna, że on nie ma nic wspólnego z tym wypadkiem. To jakieś nieporozumienie, pomyłka. To na pewno wszystko da się szybko wyjaśnić. No i to jest mój samochód. Stanisław Chlebowski jest bardzo zdenerwowany podejrzeniami policji. Nie wie, skąd w jego płaszczu znalazła się czapka ze śladami krwi. Jest zszokowany uszkodzeniami samochodu, które mogą wskazywać, że brał udział w potrąceniu jednego z uczniów. Widzicie ten kadr? O tym właśnie mówię. Dosłownie furtka stoi przy aucie dyrektora, który jest zamazany krwią. I policja nawet na to nie zwróciła uwagi. Wiesz co, przynieś aparat, zrobimy kilka zdjęć dla techników. Tak, i pan policjant od razu to autko gołą dłonią dotyka, tak? Okej.
Jak pan wytłumaczy te ślady? Ja nie mam pojęcia. Rano zostawiłem samochód, wszystko było w porządku. Fomasz, widziałaś to? No. Ma pan kluczyki od tego samochodu? Tak, oczywiście. Proszę mi je dać. Zapewniam pana, że ja nie mam nic wspólnego z potrąceniem Marcina Kosińskiego. Kilka zdjęć zrób. Słuchaj, może to któryś z uczniów. Dawid z zadowoleniem przygląda się, jak policja ogląda auto dyrektora. I ponownie Dawid inteligencik przyszedł na miejsce zdarzenia napawać się, smakować tego cierpienia dyrektora i sam 10 minut wcześniej groził dyrektorowi, że się na nim zemści. No, Dawid, to chyba się dyrektor domyślić, to mogłeś być ty, no nie? Się tym bardziej, jak tam przyszedłeś sobie pooglądać. Jest pewien, że zostanie on oskarżony o potrącenie Marcina Kosińskiego. Panowie, ja myślę, że ktoś próbuje mnie wrobić. Wie pan co, na spokojnie. Weźmiemy to pod uwagę, ale tymczasem zapraszam z nami na komisariat w celu złożenia wyjaśnień. Stanisław Chlebowski, widząc Dawida, zaczyna podejrzewać, że chłopak może mieć związek z oskarżeniami, które stawia policja. Well, there you go, there you go. To po pierwsze, a po drugie, czy policjanci na serio tak po prostu pozwalają sobie odejść osobie, którą podejrzewają, że mogła potrącić młodego ucznia? No tak po prostu, tak, niech pan sobie idzie pogadać, my tutaj zostaniemy, spokojnie. Ba, będziemy nawet odwróceni plecami do pana. Jaka sprawka, ale że niby co? Samochód i szyba. Nie, jaka szyba? Ty rozbiłaś szybę? Dawid, co ty próbujesz mnie wrobić? Niby w co? Chcesz się zemścić, bo wyrzuciłem cię ze szkoły, tak? Było, minęło. Posłuchaj, Dawid. Panie dyrektorze, czekamy. Już idę. Nie uda ci się to. Zapraszamy. Wezwałem techników. Zabezpieczą samochód. Jadą już tutaj? Tak. No to dobra. Już nawet mi się nie chce, ale dobra, ostatni raz to powiem. Ponownie, policjanci mają potencjalny dowód w sprawie. Auto, na którym jest krew, jest rozbita szyba i tak dalej. I co robią? No nie czekają, aż technicy przyjadą, zabezpieczą to auto w żaden sposób. Nie, 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 oni mają to w dupie. Oni sobie biorą dyrektora i jadą na komendę. A to auto niech stoi sobie na deszczu. Niech sobie uczniowie, nie wiem, tam pooglądają, może podotykają. Dłonie niech sobie podciskają we krwi, bo czemu by nie? No. Dobra, to już był ostatni raz. Już więcej nie będę wytykał błędów. Dawid jest już pewien, że dyrektor odpowie za potrącenie Marcina Kosińskiego. Tymczasem Artur Karpiński, który widział, jak chłopak niszczył auto dyrektora, próbuje go przekonać, by powiedział prawdę. Dobrze wiesz, o czym mówię. Odkręć to. Zamknij się. Odkręć to, albo wszystkim powiem, że widziałem cię przy samochodzie dyra. Nie odważysz się. Zakład? Morda, rozumiesz? Spróbuj tylko. Ale dyro był posrany. Wrobiłem go i nic mu już nie pomoże. Tylko ja byłem świadkiem wypadku, a Kosiński dostał mocno w banie i może nawet z tego nie wyjdzie. Zajebiście by było, jakby dyro poszedł siedzieć za zabójstwo. Siemandero. Wieczorem Dawid Olech przychodzi do szpitala, w którym leży Marcin Kosiński, uczeń potrącony przed szkołą. Przyjacielem, co za różnica? Akurat jest różnica. Jeszcze raz nazwisko, proszę. Kosiński Marcin. Kosiński. Teraz jest na oddziale intensywnej opieki. Czyli? Czyli na OIOM-ie. Korytarzem prosto i w prawo. Tutaj i w prawo. Dobra, dzięki. I tak po prostu sobie wpuścili chłopaka, no okej. Okay. O nie! Ja zrozumiałem! Dawid poszedł dobić Marcina, żeby się upewnić, że on umrze i żeby dyrektor poszedł siedzieć za morderstwo. W szpitalu cały czas są też koledzy Marcina, którzy bardzo się o niego martwią. Licealiści są zaskoczeni przyjściem Dawida. Nie lubią go, ponieważ chłopak swoim agresywnym zachowaniem często prowokuje bójki. Wie, kto go potrącił? Zjeżdżaj. Dobra. Prędzej się zestrasz. Wypad. Zobaczymy. Wasz kolega odzyskał przytomność. Nareszcie. Zajebiście. Strasznie się cieszę, no bo już się zaczynaliśmy poważnie martwić. Spokojnie. Możemy do niego wejść, zobaczyć. Na razie nie, bo trwa badanie. Zawołam was, jak się skończy, dobra? Dobrze, świetnie. Jest pani aniołem, naprawdę. Stary, lecę po jakąś kawę, bo za chwilę tu zejdę. Chcesz coś? Nie wpuszczajcie tam Dawida, błagam, nie! No, wiesz co, możesz mi kupić energetykę jakiegoś. Dobra. A ja jak wrócę, to ciebie ma tu nie być, zrozumieliśmy się? Halo? Śmieszny jesteś. Spadaj, frajerz. No. On ma poszedł! Tak, tak, jesteśmy w szpitalu już. Dawid nie przejmuje się kolegami Marcina. Idzie zobaczyć poszkodowanego w wypadku chłopaka. 18-latek chce jak najszybciej sprawdzić, w jakim jest stanie i czy pamięta, kto go potrącił przed szkołą. Po tym, jak dyrektor został podejrzany o potrącenie Marcina Kosińskiego, Dawid chce mieć pewność, że poszkodowany licealista nie powie, kto naprawdę go potrącił. Elo, Marcin, jak tam? Żyjesz? Śmiało, Dawid, odczep sobie tą kroplówkę i weź łyczka. No co, Marcin zachłanny, nie chce się podzielić, sam będzie pił kroplówkę, no weź sobie trochę. Olech? Ty, a co by dziś się stało, jakbym odłączył ci te wszystkie kabelki? No kurde, no to przekonajmy się, no.
Pieprzysz. Nic. Słuchaj, pamiętasz, kto cię potrącił? Pamiętasz cokolwiek? Ja nic nie pamiętam. Wsiadłem do tramwaju i tyle. No i elegancko. Trzeba też naprawdę docenić ten absolutny chłód Dawida. Co? Nic, luz. Lasz sobie spokojnie. Kto tutaj pozwolił wejść? Halo? Nikt? A, nikt. No to dobrze, to nie ma problemu, to do widzenia. Po rozmowie z Marcinem, chłopak jest zaskoczony przyjściem dyrektora szkoły do szpitala. A co on tu robi? Dlaczego go wypuścili? O czym ty mówisz? Chłopcy, byliście u Marcina? Jak się czuje? Obudził się przed chwilą, ale co ty tu jeszcze robisz? Świetnie, bardzo się niego martwiłem. Dawid, stąd spadaj. Dawid, byłeś u Marcina? Rozmawiałeś z nim? No, a co, nie wolno? Też się martwiłem. Po co tam właziłeś, co? O całym jeszcze mnie nieproszony. Zjeżdż. Przepraszam was, chłopcy. Dawid, zaczekaj. Dawid jest wściekły, że policja wypuściła dyrektora na wolność. Był pewny, że jego plan wrobienia Stanisława Chlebowskiego w wypadek udał się. Na policję zgłosił się świadek, który widział, jak demolowałeś mój samochód. Ojojojojoj. Ale na miejscu tego chłopaka właśnie, któremu Dawid groził nożem wcześniej, ja bym zmienił szkołę. Ba, szkołę. Miejsce zamieszkania bym zmienił. Karpiu. No i po co pan mi to mówi? Myślę, że próbowałeś mnie wyrobić w potrącenie Marcina. Policja twierdzi to samo. Śmieszne. Posłuchaj, tylko kwestia czasu, kiedy postawią ci zarzuty o fałszowanie dowodów. To bardzo poważne zarzuty. Jeden świadek to za mało. Nic za mnie więcej nie znajdą. Jesteś pewien? A jak myślisz, czyja krew była na szybie mojego samochodu? Jezu, że ja o tym nie pomyślałem od razu. To takie oczywiste było. Co ci się stało w rękę? Nie pana interes. Dawid, idź na policję i przyznaj się sam. Chyba pan zgłupiał. To najlepsze, co możesz zrobić. Przyznaj się, okaż skruchę. Tylko to cię może uratować. Nienawidzę pana. No nie wierzę. To jest niemożliwe. Gdybym miał trafić do więzienia, to miała być moja zemsta. Koleś jak nic w ciągu najbliższych paru lat zamieni się w złą postać jakiegoś filmu Disneya. Nie daruję gnojowi. Rozwalę tego przepsuną szkołę. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że to Dawid próbował mnie wrobić w potrącenie Marcina Kosińskiego. Ten chłopak jest coraz bardziej niebezpieczny. Dawid, stój! Dyrektor zakazał ci... Dawid Olech jest wściekły. Yo, what the fuck, Dawid! Ten chłopak jest niesamowity! On w pół sekundy potrafi od zera do setki! Plan wrobienia dyrektora w potrącenie ucznia się nie powiódł, więc chłopak zamierza zdemolować szkołę i gabinet dyrektora. To ty na mnie zakapowałeś! Wyluzuj, wyluzuj! Jeszcze sobie pogadamy! Dawid! Idę dzwonić na policję! Dobrze, krzesło, a masz! W sumie, Dawid, co ci to krzesło zawiniło? Co ci ono zrobiło? Przez tyle lat, co na nim siedziałeś grzecznie, kanapeczki pewnie jadłeś, cipsiorki ze sklepiku, podtrzymywało cię, pomagało. No o co ci, Dawid, chodzi? No powiedz mi, wytłumacz, no. Dzwoń sobie! Tak, idę dzwonić na policję! Opanuj się! Chłopak za wszelką cenę chce się zemścić na dyrektorze za to, że ten wyrzucił go ze szkoły. Musicie zrozumieć, że ja na moim kanale, jeżeli jesteście nowymi widzami i nie wiecie, ja już nagrałem chyba ze 100 odcinków szkoły. I tą witrynę sklepową w szkole, ja już chyba widziałem wybijaną z 6 razy. Co najmniej! Co jest? Po co ci ten kij? Przestań natychmiast! Przestań! No, zamknij się, głupia! Wiesz, co ci mogę zrobić? Wszystko! Mogę wszystko! Rozumiesz? Chcesz? Wszystko! Mogę wszystko! Tylko, że ten program ma rating od 13 roku życia, więc w sumie nie wszystko. Mogę cię nawet zabić! Przestań, czego ty chcesz? Ty całą szkołę! Jak mam być teraz w ogóle szczery, to absolutnie zazdroszczę chłopakowi, który dostał rolę Dawida. Kurczę, on ma dosłownie płacone za to, że biega z baseballem i demoluje pomieszczenia. Jaka to jest zajebista zabawa! Chyba dowodem na to, że to jest zajebista zabawa, jest to, że powstają dosłownie firmy, które oferują, że możesz sobie wziąć baseballa, pójść do jakiegoś opuszczonego budynku i rozwalić ten budynek sobie tym baseballem i się wyżyć. Najlepsze jest to, że na to nie zmyśliłem. Naprawdę takie firmy istnieją. I podobno do Polski już też zaczynają wchodzić. Gdzie możecie na przykład na wieczór kawalerski wziąć sobie grupę osób, pójść do jakiegoś pomieszczenia, gdzie są telewizory, coś tam, lustra i się po prostu napierniczać. A Dawid ma jeszcze za to płacone, no jaki szczęściarz. Maria Borkowska jest przerażona agresywnym zachowaniem ucznia. Jak najszybciej zamierza wezwać policję, aby chłopak nie zrobił nikomu krzywdy. Panie dyrektorze, panie... Dawid Olech jest w szkole! Co? Przyszedł z kijem baseballowym, groził mi! Chodź, Andrzej, Olech osiał! Pomożesz? U siebie w gabinecie jest! Zostań! Ty zostań, to jest nasza sprawa! Osz, mordę, chodź! Dyrektor ma nadzieję, że razem z nauczycielem Andrzejem Lesickim uda mu się zapanować nad uczniem do czasu przyjazdu policji. Tymczasem 18-latek wpadł w szał i całkowicie stracił panowanie nad sobą. Dobra, zalał. Dawid, Dawid, uspokój się! Dawid!
Nienawidzę pana! Dobra, spokojnie, Dawid. Trochę taki słabeusz z tego Dawida się okazał. Normalnie by był zdolny tylko do bicia kobiet. Nienawidzę... Przypiluj go, zaraz przyjdzie policja. Ja wezmę kogoś do pomocy. Nienawidzę pana! Spokojnie, już, już. Koleś przez sekundę udawał Dawida Czecha. Dawid naprawdę oszalał. Chłopak ma poważne problemy z agresją. Powinien się leczyć, bo w końcu kogoś zabije. Marcin Kosiński po kilku dniach spędzonych w szpitalu wrócił do szkoły. Kierowca, który go potrącił i uciekł z miejsca wypadku, sam zgłosił się na policję. Patrzcie, tam Pawełek w tyle gada z grupą znajomych! Pawełek ma znajomych! Jej! Tymczasem Dawidowi Olechowi zostały postawione zarzuty fałszowania dowodów i ataku na nauczycieli. Chłopak czeka w areszcie na proces karny. Ty, a słyszałeś coś o Olechu? No, słyszałem. Podobno Dyra chciał w to wszystko wkręcić, w ten wypadek, no. I prawie mu się udało, gdyby nie te nikczemne dzieciaki, ich głupi kondel! Odwalił on facetowi. Facola! Ja od początku mówiłem, że to ewidentny świr jest, już dawno. Dawno powinni go zamknąć w psychiatryku. Dokładnie. Co on to za akcję odwalał? Marcin. Dzień dobry. Miło ci widzieć całego i zdrowego. Pana też. Dziękuję. Porządne z was, chłopaki. Dziękuję. Chodźcie, chłopaki. Dobrze, że wróciłeś, stary. No, brakowało nam ciebie. Przyjaźń jest ważna. Ale Bożena mi się naprawdę podoba. Muszę z nią być. Bożeną być muszę, bo się uduszę. Oj, 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 prawie na szafkę wjechałem. Dobra, więc dobra, kochane, dziękuję za oglądanie. Czego odcinka na kanale Lekarza. Łapka w górę, subskrypcja. Dobra, mój limit to są 3 kawy dziennie. Więcej nie mogę pić, bo mi odwala najwyraźniej. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie. Oczywiście jak zawsze koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Także wejdźcie mojego Instagrama. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku za 2 dni. I też nie zapomnijcie oczywiście wysłać mi kolejne propozycje odcinków, które chcielibyście, żebym skomentował. A czołem.